Najpierw pokażę Tobie, jak wygląda ta pozycja i za chwilkę sobie ją rozłożymy na czynniki pierwsze. Jak wchodzimy sobie do pozycji kołyski, cradle, wewnętrzna ręka idzie do dołu na podchwyt. Tak? Pamiętaj o tym, żeby nadgarstek był wyprostowany, ustabilizowany, żeby go nie wyginać niepotrzebnie. On jest niziutko, tak? Ta ręka jest najniżej, jak się da. Zewnętrzna ręka będzie szła na wysokość głowy. Ważne jest, żeby łokieć był nie wyprostowany, tylko ugięty. Ważne, żeby był łokieć ugięty, ponieważ biceps jest już napięty i możemy się łatwiej przyciągnąć do rurki, nasze ciało. Tak? Jeżeli ręka jest wyprostowana, to będzie nam ciężko podnieść biodra i przyciągnąć się do rurki. Dlatego ważne jest, żeby ta ręka była ugięta. Ona jest mniej więcej na wysokości głowy, tak żebyśmy mogły się przyciągać. Czyli jeszcze raz, ręka dolna, wewnętrzna do podchwytu, jak najniżej się da. Możesz się nawet troszeczkę przekręcić ciałem w stronę rurki, żeby ta ręka była niziutko. Dokładam zewnętrzną rękę na wysokości głowy i przyciągam. I już ją przyciągam się do rurki. Teraz staję na zewnętrznej nodze. Wewnętrzną podnoszę do góry. Opieram udo na rurce. Dokręcam się ciałem do rurki. Jakbym chciała już przodem być skręcona do niej. Tak? I podnoszę biodro, podnoszę drugą nogę, przyciągając się tą zewnętrzną ręką. Dokręcam, dokładam nogę. Biodra wysoko. Tak? Spróbujmy jeszcze raz. Co jest ważne? Jeszcze raz. Ręka niziutko. Pamiętaj o podchwycie. Nadgarstek wyprostowany. Łokieć może być delikatnie ugięty. Zewnętrzna ręka na wysokości będzie nas przyciągała. Dokładam nogę. Przyciągam się ręką. Dokładam drugą nogę. Biodra staram się pociągnąć do góry wysoko, tak? Czyli żeby biodra nam nie opadały, nie zostały nam na dole, tylko musimy je podciągnąć do góry.